Zapraszam dziś na troszeczkę inny filmik. Filmik puszczony w przyspieszonym tempie, żebyśmy mogli więcej zobaczyć w krótszym czasie. Zobaczcie na pierwsze plany, czyli na słynny dywanik, na którym kłębią się puszyste kuleczki, ale zwracam też uwagę szanownego Państwa na dalsze plany. Zobaczcie, co tam się dzieje. Jak widać, nie mają się kiedy nudzić. Mamusia z nimi również. I naprawdę podziwiam ją z całego serca za jej niezmierzoną cierpliwość. Zastanawiam się, jak to się też dzieje, jak to ta natura wymyśliła, że w pewnym momencie taka troskliwa, cudowna mamusia, która oddaje dzieciom całą swoją uwagę i troskę, staje się ich wrogiem. Ja oczywiście wiem, dlaczego tak się dzieje. Rozumiem, ale jest to tak szokujące w momencie, kiedy się człowiek z tym spotka, że naprawdę trudno uwierzyć. Tak było przecież ostatnio z Bialusią, która pogoniła swoje dzieci, Szelka, Elka i Ulka. Nie było mowy, żeby była z nimi w jednym pomieszczeniu. Tłukła, nie pozwalała się zbliżyć. Jaki to szok dla tych kociąt. No i przecież tak samo dokładnie było z Bialusią, która Natkę i Koperka po prostu odrzuciła. I to w sposób tak kategoryczny, że nie wiem, czy kiedyś jeszcze odważę się wyadoptować dziecko z mamą. A naszym wzoreczkom razem z ich Zorką życie płynie w tym kocim pokoju. Ufam, że bardzo miło i bardzo przyjemnie. To jest ich calutki świat. W pewnym momencie kiedyś, kiedy do nich szłam, wyleciał kto? Oczywiście Zorro wyleciał, bo to jest łobuziak. Wyleciał pierwszy przez drzwi i od razu na schody, skik, 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 jak zajączek. I już był gotowy do zwiedzania całego domu. Musiałam niestety dzieciaka złapać i zanieść z powrotem do tego luksusowego więzienia. Nie może chodzić po domu. Nie może się z moimi kotkami stykać. No ale jak widać na załączonym obrazku, nie jest mu to potrzebne. Jest przeszczęśliwy ze swoim rodzeństwem. Popatrzcie sobie, kochani, jeszcze na te scenki, na zabawy. Będą i przytulania z mamunią, i spanko, i całowanko, mycie. No i rozruba, wieczna rozruba. Bardzo są kochane te kociaki, są przecudowne. Są skarbem, naprawdę nigdy nie zaznały nic złego od ludzi. Będą oddane, będą ufne, będą kochające. Bo że są piękne, to nikogo nie muszę przekonywać. Są najpiękniejsze na świecie, oczywiście, że tak. I tak się złożyło, że nadal dwie pary nie mają domków. Jedynie Zorro jest zarezerwowany. Więc jeśli ktoś ma warunki, chciałby mieć dwa kotki, no to nie będzie miał lepszej opcji, bo są po prostu boskie. Zresztą widać to po LML-kach. Ile radości dają swoim ludziom, zresztą nie tylko one. W każdym razie wciąż czekają na swoich cudownych ludzi.
aż mi się śpiąco zrobiło, jak popatrzyłam na ten obrazek. Naprawdę można go wypisywać na receptę, zamiast tabletek uspokajających. Dziękuję bardzo temu, kto dotarł do końca filmu. Całuję, pozdrawiam. Do następnego. Pa!